Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co słychać u? I dzisiaj, kochani, tak naprawdę jest co robić, jest co oglądać, ponieważ po pierwsze zobaczymy, jak wygląda gniazdo Eresusa. Po drugie, tu siedzi podrostek Pecyloteria Metallica, która jest przepiękna. Ona jest teraz, słuchajcie, w takim wieku, że jest najbardziej niebieska, jak tylko się da. I dodatkowo niedawno liniała. Dostanie ona tubę. Następnie, tu jest grubo i nie mam pojęcia, jak my to będziemy, słuchajcie, nagrywać, bo tu siedzą już L1 Pecyloteria Rufilata i wsadzimy sobie je do tego teraryjka. Stwierdziłem, że w zasadzie czemu nie. Następnie tu jest podrostek Pecyloteria subfusca, tylko nie pamiętam, czy Lowland, czy Highland. Może mi pomożecie. I ona też by chciała troszkę, chociaż większą tubę, taką jak ta. Tu, kochani, jest totalny rarytas, ponieważ tu jest podrośnięta samica Birupes simoroxigorum, czy simoroxigonum? Nie, simoroxigorum, czyli endemit z Borneo. Cholernie drogi pająk, jest to jeszcze samica. Ona dostanie braplasta. Tutaj niestety jest samiec, ale jest piękny. Xenestis intermedia, dostanie już praktycznie docelowy pojemnik, pewnie do dorosłości. Tu jest mój totalny rarytas, ponieważ wiąże z nim wiele fajnych wspomnień, mianowicie jest tutaj amblepyga z Wietnamu, która wyliniała, ziomy, i też fajnie by było jej dać nową tubę, bo ona w tej tubie siedzi, słuchajcie, odkąd ją mam. Od samego początku wsadziłem ją do tej tuby, no i tak sytuacja wygląda, więc dziś będzie co robić, natomiast brakuje nam paru rzeczy, mianowicie brakuje mi tuby dla amblepygi, bo po prostu nie mam pustej wolnej i tak samo nie mam ekipy sprzątającej do tego zestawu, bo w przypadku grupówki POE musi być ekipa sprzątająca, jej nie mam, więc pojedziemy szybko do gadziora i wróćmy tu z powrotem. Dobra, ziomy, podjechaliśmy do gadziora, no ale z racji, że siedzę w aucie, to już dobrze wiecie, co wam chcę powiedzieć. Mianowicie, po pierwsze, zwycięzcą konkursu na chromkę z zeszłego tygodnia jest autor tego oto komentarza. Serdecznie gratuluję, proszę się zgłosić do mnie na maila podanego poniżej. A skoro padła wygrana, to ogłaszam nowy konkurs na kolejną samiczkę chromki i tak samo, słuchajcie, zwycięzca zostanie ogłoszony na filmie w przyszłą sobotę, więc mamy tydzień na zabawę. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Dwie proste sprawy. Po pierwsze, wchodzimy w link poniżej i przeprowadzamy kalkulację ocena mubi.pl, a następnie wracamy do mnie pod film i piszemy w komentarzu, jaki samochód kalkulowaliśmy oraz jaka była najniższa oferta. Ale wiadomo, że nie samymi konkursami człowiek żyje i właśnie dlatego razem z mubi.pl przygotowaliśmy dla was bonus 150 zł w formie zwrotu na konto i on do was powędruje w momencie, jak zdecydujecie się przedłużyć polisę, ale właśnie z mojego linku poniżej. No ale dobra, nie każdemu się teraz kończy polisa, więc po co kalkulować? Kochani, po to kalkulować, że nawet jeśli polisa wam się kończy za pół roku, to jak teraz przeprowadzicie kalkulację z mojego linku poniżej, to ten bonus czeka do momentu, aż właśnie wasza polisa nie wygaśnie. Ale ja nie mam samochodu, zając, nie mam czego przekalkulować. Nic się nie dzieje, można poprosić kogoś z rodziny, żeby dla was przekalkulowało auto i w ten sposób wy weźmiecie udział w konkursie, a osoba, która przeprowadziła kalkulację, uświadomi sobie, że rzeczywiście na współpracy z mubi.pl można tylko zaoszczędzić. W moim przypadku po wykupieniu polisy na mubi.pl do mojej bety wyszło na to, że w skali roku zaoszczędziłem 9 stów. To jest totalne szaleństwo, ale takie są fakty i z tym nie ma co dyskutować, kochani. Dobra, wbijamy po rzeczy, po które tu jesteśmy. Siema, ziom. Siemanko. Po co ja przyjechałem? Przyjechałem po miks z koczogonków i z tonów tropikalnych oraz po tubę. Przygotowałem to tutaj dla ciebie. Aha. Tutaj masz miks właśnie z koczogonków ze stonogami. Dobra. No duże są, no, skubane. Zobacz. Fantastycznie. Duże stonogi, więc będą dużo przejadać, tak? Dokładnie, będą elegancko sprzątać. Fantastycznie. I tuba również. I tuba. Ekstra. Tak jak potrzebowałeś. Dzięki wielkie, stary. Jak zwykle mnie ratujesz. W związku z tym pozostaje mi tylko ups. Życzyć ci miłego dnia. Dzięki, byku, i wzajemnie. Łokieć. Trzymaj się. Trzymaj się, ziom. A my wracamy na hodowlę. Dobra, ziom, jestem z powrotem, mam tubę i mam również ekipę sprzątającą, także może najpierw zacznijmy sobie od tego, czego się obawiam najbardziej, mianowicie przełóżmy tą grupówkę i szczerze mówiąc totalnie nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to zrobić, ponieważ te pająki to są już na drzewniaki L1 i one po prostu mega szybko biegają. Dobra, póki co nie biegają, bo ich nie rozproszyłem. Patrzcie, jaka tu jest piękna kupka pająków. Nie wiem, ile ich wyszło, bardzo niewiele. Dużo poumierało na nimfach, wiecie, nie wiem czemu, no ale niestety tak się stało. Wydaje mi się, że może około 60 sztuk tu będzie. Ja sobie docelowo zostawiam 10 sztuk, a resztę sprzedam po prostu, prawdopodobnie w jakichś paczkach typu 10 sztuk. Natomiast o sprzedaży będę myślał dopiero, jak ten pomysł z grupówką tutaj mi się znudzi. Także podejrzewam, że jeszcze z miesiąc będę się tą grupówką cieszył. No i słuchajcie, najpierw zróbmy sobie po prostu szybką aranżację tego zbiornika. Zaczynamy oczywiście od podłoża i tutaj najpierw sobie sypniemy nasze włókno kokosowe.
uklepiemy, ponieważ musi nam się jeszcze tutaj zmieścić warstwa podłoża z ekipą sprzątającą, czyli stonogi tropikalne oraz skoczogonki. No i dobra, to już jest fajnie, mamy naprawdę dobrze skompletowaną ekipę sprzątającą, więc aż tak znowu syfić się nie będzie, ale i tak się będzie syfić, słuchajcie, bo to nie ma szans przy takiej ilości pająków. Jako kryjówka to będzie po prostu kawałek korka, słuchajcie, w ten sposób położony, bo tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, w przypadku grupówek PoE nie można im dawać za dużo możliwości do ukrycia się, bo staną się po prostu mocno terytorialne. A już przetestowałem na grupówce regalisów, że taki po prostu położony korek w ten sposób naprawdę działa dobrze, no i pająki się no nie robią aż tak terytorialne, jak mogłyby. Jaki mam plan na przekładanie? No więc słuchajcie, połóżmy sobie to terrarium w ten sposób, zamknijmy je troszkę, że jak pająk zacznie biec tam, no to się zatrzyma orancik, miejmy nadzieję. Może by się udało tak je przegonić, bo zobaczcie, pojemnik fajnie wchodzi w szersz, no i wszystkie pająki praktycznie siedzą tutaj, więc sprawdźmy, co się wydarzy, jak je tutaj po prostu przepchnę. O kurde, to jest szybkie, słuchajcie. No to będzie grubo, to będzie grubo. 7. O rzesz. O ziomy, ale dowaliłem. Nie wiem, czy to się nagrało, ale wywrócił mi się pojemnik z PoE do terrarium i się rozbiegły. I kurde, są mocno przygniecione, słuchajcie, pod ziemią. W sensie część tu powybiegała i część siedzi też na korku, ale no w takim razie ja nic z tym nie robię. Poczekam, aż one po prostu sobie z tej ziemi się wygrzebią na spokojnie, bo to na pewno sobie poradzą, bo ziemia nie jest ubita, tylko jest pulchna. No bo podejrzewam, że gdybym miał zacząć teraz przegrzebywać tą ziemię, to mógłbym jeszcze narobić więcej szkody i pozgniatać młodziaki. Także kurde, nie tak to, słuchajcie, miało wyglądać. Chciałem je tu przełożyć i nakarmić pierwszy raz. No ale w sytuacji, kiedy dowaliłem na maksa, no to niestety, ale musimy odwlec ten projekt do następnego razu. Także kończymy z nimi. No nic nie mogę zrobić, słuchajcie. Teraz czas na naprawdę wybitne widoki, mianowicie pora na Pecyloteria metallica. Jak widzicie, siedzi sobie ona w tej tubie, no i trzeba przyznać, że jest troszkę za mała na nią, więc dostanie no tak naprawdę ogromny pojemniczek, którym będą dwa kawałki korka i nic więcej, moi drodzy. Ja postaram się ten korek ułożyć w taki sposób, żeby PoE z tyłu mogła sobie bez problemu stworzyć fajną kryjóweczkę. I proszę bardzo, sami zobaczcie. Tak to wygląda. No pewniak, że PoE tam będzie w środku siedzieć. W takim razie postarajmy się ją teraz przegonić. Czy będzie biegać? Jak najbardziej jest to możliwe. Mogłabyś sobie siąść na tubie od zewnątrz. Ło, taka niebieska! No rzeczywiście, podrośnięte PoE metaliki są naprawdę niesamowite, bo z metalikami jest tak, że im starsza, tym ciemniejsza. A z racji, że osobnik, którego widzimy, jest w stadium tak no około L7, L8, to ten niebieski już zaczął się pojawiać, no i dodatkowo pojawia się w sposób taki, jak widzimy, czyli bardzo intensywna się ona robi. Tylko, że strasznie, jak widzimy, ona biega. O kurczę, ukryłaś się? Już nam się nie dasz zobaczyć, mała. O, zobaczcie, jeszcze wyszła do nas na chwilkę. O, na dosłownie turbo chwilkę, bo właśnie uciekła. Dobra, ty już jej nie wyganiam, niech sobie siedzi w nowym domku, ale przyznajcie sami, że młode, podrośnięte PoE metallica są naprawdę przepiękne. Od spodu też jest niczego sobie. Strasznie ładne są te akcenty żółte, no nie? Na każdej nóżce jedna kropka. W takim razie przyszła pora na mój ulubiony element dzisiejszego odcinka. Mianowicie, kochani, wyliniała mi amblypyga z Wietnamu. I zanim wam ją pokażę, to pokażę wam jeszcze wylinkę. Ewidentna wylinka amblypygi. Wyliniała, słuchajcie, ona u mnie już chyba 5. czy 6. raz. No i w dalszym ciągu jest naprawdę malutka. W sensie, zobaczcie, że ta wylinka w sumie nie wydaje się mała, ale amblypyga nigdy nie siedzi w takiej pozycji. Nigdy nie jest tak rozprostowana, więc ona tu się wydaje duża, a w praktyce jest naprawdę malutka. No niemniej, to stworzenie, słuchajcie, u mnie przez ponad 2 lata wyliniało raptem 6 razy. Ale zobaczcie tylko na to. Dajmy więcej światła i postarajmy się ją przepędzić na rękę. One bardzo nie chcą wchodzić na rękę, ale jak już wyjdą, to jest fajnie, bo w ogóle amblypygi nie skaczą, wiecie? Więc tak naprawdę one jedyne, czego szukają, to żeby było jak najciaśniej i jak najciemniej. Amblypygę oczywiście możecie kojarzyć z Harry'ego Pottera, bo to właśnie ten zwierzaczek był. Dobra, wsadzę ją na razie na korek po prostu. Mogę ją totalnie, słuchajcie, położyć tutaj na korku, jak będzie chciała do niego wrócić. O, siedzi sobie na korku, możemy korek tu położyć i ona się nie ruszy. A jeśli chodzi o wystrój tuby, to tutaj niewiele zmieniamy, słuchajcie. Ja dam te same kawałki korka, co miała, i nawet wsadzę ten sam kawałek korka również, co miała, bo po prostu, skoro jest dobrze, no to nie ma co kombinować, no nie? To będzie jej nowy wystrój. Tuba jest delikatnie większa, natomiast nie wymieniałem jej ze względu na to, że brakowało miejsca, tylko ze względu na to, że już po prostu była cała rozwalona i popękana. Oto nasza amblypyga z bliska. Podoba mi się strasznie ten szeroki karapaks.
No i te odnóża chwytne, które są naprawdę przedziwne, nie? A jakbyśmy sobie mieli porównać wielkość tych odnóży między przedwylinką a powylince, słuchajcie, to tak by to wyglądało. O kurde, to dużo urosła. Wow, sam karapak jest dużo, dużo większy. No niesamowite, słuchajcie, że ona w dalszym ciągu jest taka malutka, ale ciągle rośnie. I to tyle czasu już. Nie wiem, czy to samiec, czy samica. Nie mam pojęcia, jak płeć rozpoznać. I ogólnie z tą amblypygą jest tak, że praktycznie 100% czasu widzisz ją w takiej pozycji i to jeszcze jak jest schowana pod korkiem. Natomiast w nocy, jak poluje, to rzeczywiście te odnóża przednie ma takie wyciągnięte do przodu, właśnie czekające na ofiarę. Ale tak w ciągu dnia czy coś nie ma szans. Ona zawsze po prostu siedzi w jednej pozycji i sobie czuwa. W takim razie ostatni makrokadr na pożegnanie. Boicie się amblypyg? Dajcie znać. Bo tak naprawdę, jeśli się boicie, to totalnie nie ma czego, bo to stworzenie nawet nie posiada jadu, wyobraźcie sobie. Więc serio, jest totalnie niegroźne, no i w stosunku do człowieka również totalnie bezbronne. Odwłok zbudowany z segmentów, no coś pięknego. Dobra, kochani, lecimy dalej. W takim razie przyszła pora na ten oto pojemnik, który będzie zamieszkany przez Xenestis Intermedia. Xenestisy raczej lubią kopać, ale raczej jak są młode, jak są większe, to już mniej. W każdym razie lubią siedzieć w kryjówkach, które są im dane, więc tutaj musimy, powiedzmy, wykopać w ten sposób. Następnie tutaj ułożyć torf, żeby trzymał nam ten korek. Myślę, że jak dorzucimy trochę mchu, to Xenestis się na pewno nie obrazi. No i dobra, pojemniczek jest gotowy. A czy nasza Xenestis jest gotowa? No myślę, że jest gotowa, ale jest wściekła. Podniosła odwłok i mówi: gościu, nie podchodź, bo jak się na ciebie wyczeszę, to ino roz. W takim razie przepchnijmy ją, może to się uda. Znaczy na pewno się uda. Pytanie, z jakim skutkiem? No, dawaj. Intermedia jest ładniejsza od Immanis, wiecie? Zobaczcie, na pierwszy rzut oka to jest taki Xenestis Immanis, tylko różni się tym, że rzeczywiście ta gwiazdka na karpaksie jest jeszcze ładniej i bardziej zaznaczona, a także włoski na odwłoku, wydaje mi się, że jest trochę więcej takich rudawych włosków. Takie ja widzę na pierwszy rzut oka różnice między Immanis a Intermedia. No i to jest samiec, więc tak naprawdę to dobrze i to źle. No źle dlatego, że wiadomo, fajnie mieć samice. Natomiast w tym przypadku plus jest taki, że samce są naprawdę przepiękne. Więc jeśli on kiedyś w końcu osiągnie tą dojrzałość płciową, to zobaczycie, że naprawdę będzie on spektakularnie ubarwiony. Natomiast jaki jest teraz, to każdy widzi, w związku z tym idziemy dalej. No dobra, w takim razie przyszła pora na w zasadzie największy rarytas dzisiejszego odcinka, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ cena tej samicy wynosi około 3000 polskich złotych. I czego ona potrzebuje do szczęścia? Korek. I nic więcej, słuchajcie, ona sobie tutaj już zaaranżuje w sposób taki, jaki będzie chciała pojemnik, ponieważ sami widzicie, jak wygląda jej domek obecnie. Widzimy nawet tutaj resztkę wylinki. No i słuchajcie, mam farta, jak nie wiem, że to jest samica, naprawdę, mega się z tego cieszę. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale powiem wam, że ten ptasznik tylko ładnie wygląda. I na tym się kończą plusy jego posiadania. I to nawet nie chodzi o to, że on, powiedzmy, siedzi całe życie pod ziemią, bo przecież za to nie ma co winić pająka. Ale słuchajcie, ten birupez jest taką pipką, że on nigdy nie łapie. Nigdy w życiu. Naprawdę. Może raz czy dwa razy w życiu udało mi się rzeczywiście zobaczyć, jak on łapie ofiarę. A to i tak na zasadzie nie, że się, wiecie, rzuca, tylko bardziej robi tak nóżkami. Dzin, 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 dzin. I łapie, no nie? Więc... No nie jest to ciekawy ptasznik jak dla mnie, ale pewnie znajdą się osoby, które są nimi podjarane. No fakt jest jeden, że naprawdę jest przepiękny. Ale oczywiście to, że jest ładny, nie znaczy, że jest bezpieczny, ponieważ z racji, że ptasznik ten pochodzi z Borneo, to jest on silnie jadowity i dodatkowo, słuchajcie, jest pierońsko szybki. Niestety nie wiem, do jakiej wielkości one dorastają. No ja tą samiczkę mam od L2 już ponad 2 lata. No i ma, słuchajcie, około 3,5 cm długości ciała, więc nie jest to spektakularnie dużo. Więc jest też możliwość, że te pająki po prostu nie rosną duże, ale tak jak mówię, nie wiem, bo totalnie zapomniałem i nie pamiętam, jak one duże rosną. No ale dobra, skoro wiemy, jak birupez wygląda, to go przełóżmy. Ale jeszcze mam do was jedno pytanie. Powiedzcie mi, proszę, co wam się podoba bardziej? Czy birupez, czy Hylobrachys SP Electric Blue z ostatniego odcinka? Dajcie znać, no bo oba pająki są różnie niebieskie. O, jeszcze w sumie dzisiaj widzieliśmy trzeci niebieski, czyli poemetalikę. Natomiast mnie zastanawia, co wam się bardziej podoba? Birupez, czy Hylobrachys SP Electric Blue? Jeśli chodzi o mnie, to oba mi się podobają identycznie i stawiam je w czołówce pająków, które mi się podobają. Natomiast teraz pora na hopsiup. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo serio, birupez jest pierońsko szybki. Może zrobię tak, w razie gdyby chciał wybiec z drugiej strony, jak go wygonię. No i to też jest pająk, któremu się nie podoba opuszczanie swojego domku, więc on raczej nie będzie tak szybko chciał z niego wylecieć, ale zobaczmy. O, widzicie, on się cofa, bo on pamięta, że on tu miał swoją norkę, nie? No dosłownie jeden hop cię dzieli od nowego
domku. O, widzieliście? Tak jest z pająkami, słuchajcie. Rzadko się zdarza, że one ochoczo opuszczają swój rewir, no bo jakby to są tylko pierwotne zwierzęta, które dobrze się czują w swoich schronach, no nie? Dobra, to już ostatni kadr na nią, bo po prostu wygląda tutaj zjawiskowo. Birupes, endemit z Borneo. Silnie jadowity. No dobra, przedostatni pajączek i ostatnie przekładanie. Tutaj siedzi Pecylioteria subfusca, która również ostatnio wyliniała i już ewidentnie potrzebuje nowego domku. No i słuchajcie, w tym przypadku kawałeczek kory i nic więcej. Pecylioteria subfusca to są endemity występujące tylko i wyłącznie w górach, albo raczej w terenach wyżynnych na Sri Lance. No ja niestety nie miałem okazji zobaczyć jej w dziczy, a tak bardzo chciałem, ale później dopiero pod koniec podróży dowiedziałem się, gdzie konkretnie one występują i po prostu tam nie zdążyłem dojechać. Natomiast słuchajcie, z nimi jest problem taki w hodowli, że to są ptaszniki, które żyją w warunkach, no takich bym powiedział dość chłodnych, bo jak ja byłem, słuchajcie, w górach na Sri Lance, to tam było około 20 stopni, mgła praktycznie cały dzień, dość mocno wiało, więc to nie miało nic wspólnego z takim tropikalnym upałem i dlatego mówię, że jest problem w hodowli, bo po prostu ciężko jest im odzwierciedlić takie warunki, jakie one rzeczywiście by chciały mieć, no nie? O, Kat, jesteś duża. Wyłaś. Ojejku, duża i chuda. Bo jaka jestem duża i chuda i uciekam, nie? Dziewczyno! Dobra, dorwałem ją. No jest przepiękna, ale również turbo chuda, słuchajcie. Liniała z 2 tygodnie temu, więc no, już powinienem z tydzień temu jej dać jeść. No. Kurde, nie na pojemnik. Ło, nie na ten setę. I do siebie. O, proszę. Ale jest ładniutka, nie? Szkoda, że skulona i wystraszona, bo to jest naprawdę jedna z najładniejszych poe. Bo wiadomo, że komuś się może podobać Metallica, dlatego że jest niebieska, ale wiadomo, że nie każdy niebieski pająk jest nie wiadomo jaki, a poe subfuski są po prostu piękne. Tylko tak jak mówię, nie pamiętam, czy to jest Highland czy Lowland, bo one się różnią właśnie w zależności od występowania w górach, w których żyją, ale też nie jest tak, słuchajcie, że jak jest Pecylioteria subfuska SP Lowland, to ona żyje na nizinach, tylko ona nadal żyje w górach, tylko po prostu trochę niżej niż SP Highland. Ale to nie jest tak, że Lowland żyje na nizinach na Sri Lance, a Highland żyje w górach, tylko i Lowland i Highland żyją w górach, tylko w troszkę innych po prostu miejscach. Tak to wygląda. Szkoda, że się kuli, bo chciałem wam pokazać ich karapaks. O, o, tylko zobaczcie, no to jest naprawdę ładny ptasznik. Naprawdę ładny. A też ją mam mega długo, od L1, słuchajcie, no nie wiem ile, ale z 2 lata. Naprawdę, z 2 lata mam i jest taka do mojego palca. Naprawdę, maluszek przeokrutny. No i dążyłem do tego, że nie można ich grzać, słuchajcie, bo jest im wtedy źle. W takim razie wkładamy szkrabka do nowego terrarium, w którym nie ma nic poza korkiem, ale właśnie o to chodzi. Tak mu będzie tutaj dobrze. I lecimy do ostatniego pająka. Co my tu mamy? No oczywiście terrarium z Eresusem. Sami zobaczcie, co tu się wydarzyło. Mega się jaram tym, że Eresus stwierdził, iż zrobi sobie domek akurat przy samym wejściu, bo wydaje mi się, że łatwiej będzie nagrywać na przykład karmienie. Zobaczcie, fajnie to wygląda, nie? Ja. Więc spróbujmy otworzyć, tylko właśnie z tym otwieraniem jest problem, bo ja mu będę rozwalał gniazdko i on się będzie spinał trochę. Dobra, udało się, ale widzicie, zamknąłem mu to gniazdo teraz. I nie wiem, jak on zareaguje. Nasz Eresus siedzi totalnie zbunkrowany. I jak widzimy, chciałbym wam pokazać, nie wiem, czy to się uda. Bo Eresus tak fajnie, słuchajcie, chwyta swoją pajęczynę, żeby zamknąć dostęp dla napastnika właśnie do gniazda. Teraz szczerze mówiąc nie wiem, co on robi, że tak się tutaj jakby... Sam nie wiem, co robi. W każdym razie często jest tak właśnie, że on sobie łapie nóżkami górę tunelu i po prostu go ściąga i w ten sposób zamyka dostęp. Teraz jest troszkę wściekły. O, ugryzł pęsetę. Trzyma. Trzyma ją. Cały czas ją trzyma, słuchajcie. O, puścił. Dobra, to już go nie wkurzamy. Jest najedzony, więc jeść nie będzie chciał. No i w związku z tym dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że był fajny i że ujęcia w nim, a także pająki wam się podobały. Bo jeśli wam się podobały i wszystko było ok, to z miłą chęcią przygarnę łapkę w górę. No i oczywiście suba, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił. To tyle z mojej strony, a my standardowo widzimy się już w środę. Trzymajcie się, na razie i hej!